Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić alternator przy pomocy wiertarki. Jest to bardzo proste. Już Wam mówię, jak to należy zrobić. Tutaj mamy dwa zaciski przy tym alternatorze. Jest to zacisk B+, do którego musimy dostarczyć biegun plusowy z akumulatora. Następnie tutaj mamy zacisk D+. Jest to zacisk od wzbudzenia alternatora. Też należy dostarczyć tutaj biegun plusowy. Należy to zrobić przez żarówkę, bo podczas gdy alternator zaczyna ładować, ta żarówka powinna nam zgasnąć. No i zacisk minusowy do obudowy alternatora. I gdy mamy tak to wszystko podłączone, wystarczy wprowadzić alternator w ruch obrotowy. Najlepiej przy użyciu wiertarki, która ma dosyć spore obroty, bo alternator potrzebuje dosyć sporych obrotów, żeby wytworzył nam prąd. Podłączymy sobie teraz to i pokażę Wam, jak to wygląda. Napięcie jest stabilne w granicach 14,3 V, także wszystko jest w porządku. Gdyby to napięcie nam wahało, skakało powyżej 14,5 V lub spadało poniżej 13 V przy równych obrotach pracy wiertarki, wtedy byśmy mogli podejrzewać, że jest coś uszkodzone. Tutaj jest wszystko w porządku, także jest wszystko ok.